Witam państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie przedstawię państwu postać prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Delano Roosevelta. Dowiecie się, jak rzeczywiście wyglądała jego polityka w okresie II wojny światowej. Dowiecie się także, jaki był jego wkład w zniewolenie naszego kraju przez Sowietów po wojnie. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Nie dbam o to, czy kraje sąsiadujące z Rosją zostaną skomunizowane. Takie słowa padły z ust Franklina Delano Roosevelt'a. Te słowa amerykański prezydent wypowiedział w rozmowie z Avrilem Harrimanem, amerykańskim ambasadorem w Związku Sowieckim, jaka odbyła się jesienią 1944 roku w Białym Domu. Te słowa są swoistym mottem polityki amerykańskiego prezydenta wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Te słowa dotyczą w szczególności polityki Roosevelta wobec Polski. Roosevelt nigdy nie dbał o to, co stanie się z naszym krajem, pomimo licznych deklaracji o tym, że zależy mu na losie Polski. Ale Roosevelt nigdy też specjalnie nie dbał o to, czy prowadzona przez niego polityka jest spójna. Wystarczy wspomnieć o tym, że przytoczone przeze mnie słowa amerykańskiego prezydenta były całkowitym zaprzeczeniem podpisanej przez niego 14 sierpnia 1942 roku karty atlantyckiej. Określała ona zasady polityki międzynarodowej, jakimi Stany Zjednoczone i Wielka Brytania miały się kierować na arenie międzynarodowej. W Karcie Atlantyckiej zapisano między innymi, że jej sygnatariusze nie życzą sobie zmian terytorialnych, które będą niezgodne z życzeniami narodów. Pragną niepodległości państw, które tej niepodległości zostały pozbawione. Uznają prawo wszystkich narodów do wyboru własnego rządu i chcą takiego pokoju, który zapewni wszystkim narodom warunki bezpiecznego życia wolnego od lęku i nędzy. Roosevelt zrobił wiele, aby te szczytne zasady nigdy nie weszły w życie. Odnosi się to w szczególności do jego działań wobec Polski, która po wojnie została skomunizowana przez Stalina. Wypowiedziane przez Roosevelta słowa w rozmowie z Harrimanem nawet idealnie odzwierciedlają to, jakie Polska miała znaczenie w jego polityce. Gdy 1 września 1939 roku III Rzesza zaatakowała Polskę. Roosevelt nie był tym specjalnie zainteresowany i nie było jego głosu w tej sprawie. Sytuacja uległa zmianie, gdy 3 września 1939 roku Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Roosevelt postanowił wykorzystać ją do zerwania z polityką izolacjonizmu, którą od kilkudziesięciu lat prowadziły Stany Zjednoczone, i zapewnić im na arenie międzynarodowej pozycję najważniejszego światowego mocarstwa. Amerykański prezydent wierzył w to, że zapewniając Stanom Zjednoczonym rolę światowego hegemona, zapisze się na trwałe. W historii. I jego cała polityka międzynarodowa temu właśnie celowi została podporządkowana. Ale po kilku dniach wojny Roosevelt zauważył, że nie może całkowicie negować agresji Hitlera na Polskę, ponieważ wzbudziła ona spore zainteresowanie amerykańskiego społeczeństwa. Stało się tak z jednego powodu. Agresję III Rzeszy na Polskę obsycie nagłaśniały amerykańskie media, budząc zainteresowanie nią milionów zwykłych Amerykanów. Zwłaszcza doniesienia autorstwa Juliana Bryana z oblężonej Warszawy cieszyły się wśród nich sporą popularnością. Roosevelt musiał więc brać pod uwagę ich zdanie w sprawie napadniętej Polski, ponieważ... Za kilka miesięcy miały się odbyć nowe wybory prezydenckie, które on zamierzał wygrać po raz trzeci. Wśród potencjalnych wyborców Roosevelta było prawie 6 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, mogących dostarczyć bezcennych głosów wyborczych. I dlatego właśnie Roosevelt zaczął działać pragmatycznie wobec Polski, która pomimo wypowiedzenia Niemcom wojny przez Brytyjczyków i Francuzów, samotnie walczyła z najeźdźcą. Amerykański prezydent najpierw wspierał walkę Polski, a potem, gdy już została ona pokonana, dawał liczne wyrazy swojej solidarności z Polakami. Ta polityka niewielego zresztą kosztowała. Sytuacja uległa radykalnej zmianie w czerwcu 1941 roku, gdy III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki. Roosevelt stał się wówczas sprzymierzeńcem Stalina, zapoczątkowując erę amerykańsko-sowieckiej przyjaźni. Prosowieckie sympatie Roosevelta i jego otoczenia przybrały jeszcze bardziej na sile po japońskim ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku, by osiągnąć swoje apogeum w 1943 roku po zwycięstwach Armii Czerwonej w bitwach pod Stalingradem i Kurskiem. Miało to wpływ na postawę milionów Amerykanów, którzy po jakimś czasie porzucili swoje sympatie do Polski i ulegli zainspirowanej przez Roosevelta i jego otoczenie Sowietomanii. Amerykańska prasa i radio były całkowicie pod wpływem prosowieckiej optyki Roosevelta i jego otoczenia. Polski ambasador w Stanach Zjednoczonych Jan Ciechanowski wielokrotnie skarżył się rządowi polskiemu w Londynie, że polskojęzyczne audycje radiowe nadawane przez amerykańskie biuro informacji wojennych pełne są antypolskich treści, których, jak zaznaczał, autorami są jawnie prosowieccy propagandyści. Na fali amerykańsko-sowieckiej przyjaźni Roosevelt nakazał również FBI, Inwigilowanie działających w Stanach Zjednoczonych polskich organizacji i ich szefów, obawiając się, że mogą oni zakłócić amerykańsko-rosyjską przyjaźń. Dla Roosevelta, zarówno Polska, jak i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie miały żadnego znaczenia w jego polityce. Tak naprawdę były dla niego tylko problemem dla niego liczyło się tylko zbudowanie nowego powojennego porządku we współpracy z Sowietami. Roosevelt dobrze wiedział, że nie da się tego zrobić bez Stalina. Dlatego amerykański prezydent robił co mógł, aby zyskać przychylność sowieckiego dyktatora. Takie działanie przekreślało jakąkolwiek troskę o los polski, którą Stalin zamierzał sobie podporządkować Z tego powodu Roosevelt mamił polskich polityków, którzy zabiegali o jego wsparcie, pustymi obietnicami. Tak było między innymi w czasie jego spotkań z Sikorskim i Mikołajczykiem, którym obiecał odbudowę niepodległej i suwerennej Polski, dobrze wiedząc o tym, że tak się nie stanie. Mało tego, po rozmowach z nimi Roosevelt natychmiast depeszował do Stalina Zapewniając sowieckiego dyktatora o tym, że w sprawach Polski nie ma żadnego powodu do niepokoju. W czasie konferencji wielkiej trójki w Teheranie, jaka miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 1943 roku, amerykański prezydent bez najmniejszych skrupułów poparł rozbiór Polski. Zgodnie z zawartym w sierpniu 1939 roku pomiędzy Sowietami a Niemcami paktem Ribbentrop-Mołotow, godząc się również na jej podporządkowanie Sowietom. Zablokował również zgłoszony przez Winstona Churchilla plan dokonania inwazji na Bałkana, który przynajmniej teoretycznie mógł dawać jeszcze krajom Europy Środkowo-Wschodniej jakieś nadzieje na suwerenność. A wszystko po to, aby wygrać kolejne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Poparli go w nich, zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Polacy, ponieważ nie mieli bladego pojęcia o decyzjach, jakie w sprawie Polski podjęte zostały w Teheranie i udziale w ich przeforsowaniu samego Roosevelta. Nie można zapomnieć również o roli Roosevelta w sprawie zbrodni katyńskiej której ujawnienie doprowadziło do zerwania przez Sowietów stosunków z rządem Sikorskiego. Roosevelt po ujawnieniu zbrodni katyńskiej przez Niemców stwierdził wprost, że nie wierzy w to, że zrobili to Rosjanie, chociaż miał pełną wiedzę na ten temat. Szef brytyjskiego Foreign Office Antony Eden przekazał Rooseveltowi raport oena Maleja brytyjskiego ambasadora przy rządzie Sikorskiego, który nie pozostawiał żadnych złudzeń, że sprawcami tej zbrodni są Sowieci. Roosevelt otrzymał również w sprawie Katynia raporty Georgia Howarda Erle, amerykańskiego ambasadora w Bułgarii oraz raport pułkownika Johna Van Vlita, jeńca wojennego, który był na miejscu zbrodni. Ale Pomimo tego, pozostawał zatwardziałym kłamcą katyńskim. Podobnie jak Stalin, Roosevelt uważał również wybuch Powstania Warszawskiego za polityczną awanturę wymierzoną w sowietu. Z tego powodu był przeciwny udzieleniu jakiejkolwiek pomocy warszawskim powstańcom. Wprawdzie amerykańskie samoloty 18 września 1944 roku. Dokonały nad Warszawą zrzutów broni, żywności i lekarstw, ale było to wyłączną zasługą dowódcy amerykańskiego lotnictwa generała Henry'ego Arnolda. Nawet po konferencji wielkiej trójki w Jałcie, Roosevelt nie miał żadnych zahamowań, aby twierdzić, że jej postanowienia dają nadzieję na niepodległą i pomyślnie rozwijającą się Polskę. Jak zakomunikował to podczas posiedzenia amerykańskiego kongresu. Powstaje jednak pytanie, co tak naprawdę było przyczyną tak bliskiej współpracy Roosevelta ze Stalinem i tego, że zawsze ustępował sowieckiemu dyktatorowi? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta. Roosevelt na pewno do bólu był pragmatycznym politykiem. Gotowym poświęcić wszystko i wszystkich, aby tylko osiągnąć swoje polityczne cele i na trwałe wejść do historii. Ale nie należy również całkowicie wykluczać tego, że amerykański prezydent był po prostu najwyżej uplasowanym w Ameryce sowieckim agentem wpływu. Wiele faktów wydaje się przemawiać za taką właśnie hipotezą. Zaraz po tym, jak w listopadzie 1932 roku został amerykańskim prezydentem, nastąpiło usankcjonowanie przez Stany Zjednoczone reżimu sowieckiego. W kolejnych wyborach na Roosevelta głosowali nawet amerykańscy komuniści. W 1944 roku otrzymali nawet z Moskwy dyrektywę, aby nie wystawiali w nich własnego kandydata i poparli Roosevelta. Amerykański prezydent otoczony był również gęstą siecią sowieckich agentów, pełniących ważne funkcje w amerykańskiej administracji i dyplomacji. Sowieckim agentem najprawdopodobniej był wiceprezydent Henry Wallace, który zawsze chwalił sowiecki system, a o więźniach sowieckiego gułagu mówił, że to dzielna, pełna życia rasa. Sowieckimi agentami byli Harry Dexter White i Lawrence Dugan z Departamentu Stanu, Harry Hopkins z Departamentu Handlu oraz John Apt i Nathan Witt z Departamentu Rolnictwa. Sowieckim agentem był również Duncan Chaplin, asystent Williama Donovana, szefa OSS, poprzedniczki CIA. Sowieckimi agentami było również wielu amerykańskich dyplomatów. Jednym z nich był Joseph Davis, który w latach 1937-1938 był amerykańskim ambasadorem w Moskwie. Davis mógł być sowieckim agentem wpływu, który był inicjatorem wielu prosowieckich wieców w Ameryce. W czasie jednego z nich, który miał miejsce 22 lutego 1942 roku w Chicago, Davis wykrzykiwał do zebranych Amerykanów, że słowo honoru rządu sowieckiego jest równie niezawodne jak Biblia. To, że wymienieni przeze mnie amerykańscy urzędnicy i dyplomaci byli sowieckimi agentami, Wynika m.in. ze złożonych w 1948 roku zeznań Whitakera Chambersa, amerykańskiego komunisty i kuriera NKWD, który oprócz nich wymienił wielu innych sowieckich agentów usytuowanych w kręgach amerykańskiej władzy. Być może więc nie byłoby ich aż tylu w otoczeniu Roosevelta, gdyby i on sam nie został Sowieckim agentem. Tego jednak nie wiemy. Tę tajemnicę kryje zapewne Archiwum Rosyjskich Służb Specjalnych, które są dzisiaj spadkobiercami dawnego sowieckiego NKWD. Zgodnie z Waszymi postulatami, w moim następnym filmie. Opowiem o kulisach rozmów w Magdalence i przy okrągłym stole. Dowiecie się, jak rzeczywiście wyglądały te rozmowy, jak narodził się polityczny kompromis pomiędzy komunistyczną władzą a solidarnościową opozycją. Dowiecie się, czego ten kompromis dotyczył i jakie były jego faktyczne następstwa. Ten film zatytułowałem Teatr Demokracji kulisy Magdalenki i okrągłego stołu gorąco zapraszam do oglądania. za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować Złotym Patronom, Pani Ewie Szemraj i Panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także Srebrnym Patronom, wśród których są Panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Dariusz Czarnotta, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.